Słuchajcie, mam wam bardzo ważną informację do przekazania na temat wody. Otóż zapewne wszyscy wiecie o tym, że nasz organizm ludzi składa się z wody mniej więcej w 2/3. To jest coś, co chyba każdy kojarzy. Wiecie też pewnie o tym, że woda przez cały czas krąży w naszej planecie, w naszej atmosferze, zmienia stany skupienia, paruje, zamarza, potem zamienia się z powrotem w ciecz. Teraz na przykład siedzę na zamarzniętym starorzeczu Wisły, w samym centrum Warszawy. Widzę tutaj po drugiej stronie przez te drzewa Pałac Kultury. Ale to, co jest być może zaskakujące, to że woda na Ziemi to jest cały czas ta sama woda. Od początku powstania naszej planety wody mamy cały czas tyle samo. I te cząsteczki wody przez cały czas krążą w naszej atmosferze, ale nie tylko w atmosferze, krążą też w organizmach. Na przykład całkowita wymiana wody w organizmie człowieka, czyli każdego z nas, zachodzi zaledwie w ciągu 1,5 miesiąca. Czyli po 1,5 miesiąca cząsteczki wody, które macie w swoim organizmie, to już są zupełnie inne cząsteczki wody, nie te, które były wcześniej. Ale co jest nawet ważniejsze, to te cząsteczki wody, które przechodzą do waszego organizmu, były wcześniej w innym organizmie. Mogły być. Czyli na przykład w waszym organizmie mogą znaleźć się cząsteczki wody, które były wcześniej w organizmie kogoś, kogo na przykład kochacie, albo równie dobrze kogoś, kogo nienawidzicie. Chociaż mam nadzieję, że takich osób nie ma w waszym otoczeniu. Ale skoro wody na Ziemi cały czas jest tyle samo od początku jej powstania i to jest cały czas ta sama woda, tylko ona krąży i zmienia swoje stany skupienia, ale te cząsteczki pozostają tymi samymi cząsteczkami, to również oznacza, że w waszym organizmie są cząsteczki wody, które były wcześniej na przykład w ciele dinozaura albo na przykład w ciele tetrapoda, czyli kręgowca, który jako pierwszy wyszedł z wody na ląd i zaczął prowadzić życie na lądzie. Ale właściwie dlaczego wam o tym opowiadam? Dlatego, że jeżeli rozmawiamy o podmiotowości wody, a w tym przypadku mówimy o podmiotowości rzeki Odry, która jak żadna inna rzeka zasługuje na tą podmiotowość, bo jest najbardziej skrzywdzoną rzeką w historii Polski, na pewno w historii najnowszej, a być może w całej historii, no to podmiot i przedmiot, no to z całą pewnością to woda jest podmiotem, a my jako ludzie jesteśmy przedmiotem. Chociaż bardzo się staramy być podmiotem i bardzo próbujemy te rzeki ujarzmiać, betonować, regulować, dostosowywać je do naszych różnych wizji tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość wokół nas, no to nie ma wątpliwości, że skoro to rzeka, a więc woda, przepływa nie tylko przez nasz krajobraz, ale przez nasze organizmy, przez wszystko, co żyje, zmienia stany skupienia i to są procesy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować na większą skalę, to woda jest podmiotem. A jeżeli tak, to powinniśmy uznać ją też za podmiot. Z tego miejsca przesyłam siostrzane pozdrowienia od rzeki Wisły, warszawskiej Wisły, dzikiej Wisły, dla rzeki Odry, która zasługuje na to, żeby ją chronić, zasługuje na to, żeby mieć osobowość prawną, ale też dla wszystkich osób związanych z Odrą, które działają na rzecz tego, żeby rzekę ratować, żeby przyznać jej tą podmiotowość prawną i żeby była piękną, zdrową, dziką, czystą rzeką, taką jak na to zasługuje.